Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo wciąż tak licznie chcecie poświęcać swój czas na spotkania z polską historią. Choć wciąż jeszcze nie jest to ta historia najbliższa, ale się do niej zbliżamy i mam wrażenie, że te postaci, które dzisiaj Państwu chcę przypomnieć, bo przecież są to postaci znane, bardzo znane. Najbardziej znane jak Adam Mickiewicz. Będą się mogli Państwo, mam taką nadzieję, przekonać raz jeszcze, że historia wiąże nas z pokoleniami dawniejszymi nie tylko z tymi, które pamiętamy we własnej pamięci osobistej przechowujemy pokoleniem naszych rodziców czy dziadków ale że właśnie ten łańcuch pokoleń. Trzyma nas, wiąże nas w Polskę, sięgając wstecz dalej, głębiej. I to, co wiąże nas szczególnie mocno, co czyni z nas wspólnotę, to jest połączenie polityki od tej nazwy Polis, wspólnoty politycznej, roztropnego dzieła przywódców, albo pełnego poświęcenia dzieła w obronie tej wspólnoty, kiedy niepodległość jest zagrożona albo została zabrana. I kultury. To jest drugi człon, który buduje wspólnotę Polaków w szczególnie, w szczególnie istotny sposób, właśnie w dobie zaborów, w tej dobie, o której dziś na przykładzie dwóch nazwisk wielkich Polaków chciałem Państwu powiedzieć. Ale nawiązując do tego szczególnego dzisiejszego dnia, o czym mówił ksiądz Prałat, chcę. Właśnie sięgając w przeszłość najgłębszą polskiej wspólnoty, przypomnieć Państwu i to, że kultura od początku prowadzi tę naszą wspólnotę razem z polityką od chrztu przez wierność Krzyżowi ku wierności Polsce. Bo pracując teraz nad pierwszym tomem Dziejów Polski, który mam nadzieję ukaże się gdzieś pewnie w końcu kwietnia, czyli nad tym najwcześniejszym okresem naszej historii. sam dowiaduję się nieznanych wcześniej sobie rzeczy znanych rzecz jasna wąskiej, bardzo grupce specjalistów zajmujących się średniowieczem. I tak właśnie dowiedziałem się o pierwszej pieśni, o której wiemy na pewno, że była wykonywana na polskiej ziemi, na dworze już mieszka, drugiego albo nawet Bolesława Chrobrego w obecności w każdym razie pierwszego króla Polski czyli Bolesława Chrobrego i była to pieśń poświęcona świętemu Michałowi Archaniołowi ad celebres rex celice specjaliści od historii muzyki średniowiecznej trudzą się dzisiaj próbując zrekonstruować melodię tej pieśni bo jeszcze nie potrafimy jej zaśpiewać bo neumy czyli te znaki prowadzące melodię w zapisie zamiast nutowego, bo jeszcze takiego nie było wtedy, no, są wciąż jakby pewnego rodzaju tajemnicą dla muzykologów, ale wierzę w to, że kiedyś będziemy mogli zaśpiewać tę pierwszą pieśń, jaka na Polskim Dworze zabrzmiała, tak pięknie adresowana do niebios starosty, jak to w tłumaczeniu na język polski, to trochę gorzej brzmiące po łacinie określenie celi satrapa. Odnosi się właśnie do Archanioła Michała. I ta właśnie wierność kulturze, powiązanie jej z polityką, znajduje swoje szczególne odzwierciedlenie w połączeniu dwóch bohaterów dzisiejszego spotkania, tak jak będzie znajdowała to potwierdzenie w połączeniu dwóch następnych postaci, bo razem, we cztery, tworzą one pewnego rodzaju. Przęsło prowadzące Polskę przez czas zaborów ku nowej niepodległości. I w obu przypadkach jest to połączenie poety i polityka. Dziś chciałem Państwu powiedzieć o tym, że nie byłoby największego polskiego poety Adama Mickiewicza, gdyby nie było wcześniej polityka, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Przekonam, mam nadzieję, Państwa do tej. Może nieoczekiwanej dla państwa tezy. Ale nie byłoby także Józefa Piłsudskiego, po prostu nie byłoby jego czynu, gdyby nie inspiracja, jakiej udzielił mu drugi poeta, o którym będę mówił w następnym miesiącu Juliusz Słowacki. To on poderwał tego akurat człowieka Józefa Piłsudskiego do czynu, do czynu, który wniósł ważny wkład w odbudowę polskiej niepodległości, a Słowacki razem z Mickiewiczem niewątpliwie największą część dzielą tej chwały, tej zasługi podtrzymania polskiego ducha w czasach zaborów. Tyle tytułem wstępu. Jeśli Państwo pozwolicie, usiądę teraz i już na siedząco będę część dalszą przedstawiał. Mam jeden cytat, więc pozwolę sobie wyjąć. Bardzo dziękuję. Oczywiście bardzo trudno jest zmieścić sylwetki dwóch tak niezwykłych, wielkich postaci jak książę Adam Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz w ciągu godziny, zwłaszcza że nie tylko stworzyli rzeczy ważne i wielkie, ale stworzyli niesłychanie dużo, ilościowo dużo. Tak się składa, że księciem Adamem Jerzym zajmowałem się źródłowo, to znaczy korzystałem z jego archiwów i mam wrażenie, że życia ludzkiego nie starczyłoby, żeby przeczytać, co on napisał. Tych notatek, memoriałów jest tego tak nieprawdopodobna ilość zgromadzona w jednym tylko archiwum książąt czartoryskich w Krakowie a przecież innego papiery są rozproszone po świecie. Adam Mickiewicz na nieszczęście dla nas dużą część swoich papierów papierów literackich przede wszystkim spalił w dniu odjazdu do Konstantynopola do Turcji 11 września 1855 roku. Więc w 16 tomach w zasadzie mieści się jego twórczość w 16 tomach w jakie ułożone są wydania zbiorowe, wydania jubileuszowe w 1955, a następnie w 1998 roku zebrane. To też sporo, ale nie o ilość rzecz jasna chodzi, ale o ten dorobek, którego żadną ilością zmierzyć się nie da. A jednak jakieś miary ludzkie przypisujemy. Przy biografii, tym, których próbujemy zrozumieć, poznać. W przypadku księcia Adama Jerzego, oczywiście, ważna jest też skala długości jego życia. Żył bardzo długo, Żył 91 lat. Urodził się w roku 1770, na początku jeszcze tego roku, kiedy król Stanisław August Poniatowski panował dopiero od pięciu lat. A umierał w roku 1861 po pierwszych manifestacjach patriotycznych w Warszawie. Zapowiadających rychłe Powstanie Styczniowe. Kiedy się rodził, to pojawił się na świecie, w którym dominowały idee Woltera, w którym żyli jeszcze najwięksi filozofowie szczytu oświecenia europejskiego. A kiedy umierał, był to już czas, kiedy wydane od kilku lat było główne dzieło Karola Darwina. O walce gatunków o przetrwanie, kiedy główną postacią ruchu lewicowego, europejskiego był już Karol Marx, to pokazuje ten szmat czasu, który wypełnia niesłychanie aktywne życie księcia Adama Jerzego. Na czym polega? Bo oczywiście nie mogę streścić tutaj jego życia w szczegółach, ale na czym polega ta najważniejsza zasługa. Najwybitniejszego, mówię to z pełnym przekonaniem, jako człowiek, który zajmuje się tym odcinkiem historii od dawna fachowo, to znaczy w sposób yy, źródłowy, najwybitniejszego polskiego męża stanu w wieku XIX. Na czym polega ta zasługa? Myślę, że na połączeniu kilku cech. Pierwszą z nich było oczywiście przepojenie całego jego życia niesłychanie intensywnym patriotyzmem. Nauczycielką tego patriotyzmu była matka. Księżna Izabela z flemingów czartoryska. Złośliwa plotka głosiła, że sam książę Adam Jerzy, niepodobny raczej do swojego ojca, księcia Adama Kazimierza czartoryskiego, wielkiego pana, mecenasa kultury i także wielkiego patrioty, pochodził z, ze związku księżnej Izabeli z ambasadorem. Imperatorowej Katarzyny II Mikołajem Repninem, do którego rzeczywiście książę Adam Jerzy zdradzał duże podobieństwo fizyczne. Ale nie oceniając w ogóle tego rodzaju plotek, można tyle powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić większego polskiego patriota i że niewątpliwie, jak książę Adam Jerzy czartoryski, że niewątpliwie zawdzięczał to w latach swojej wczesnej młodości, dzieciństwa. Pływowi Matki przede wszystkim. Przypomnijmy autorki pomysłu zbierania narodowych pamiątek w postaci muzeum w świątyni Sybilli, zalążku Polskiego Muzeum Narodowego, w Pławach, oczywiście. To, co dla nas istotne, wybierając już tylko jakby kwintesencję tej drogi życiowej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, to fakt, że Został niezwykle starannie przygotowany do odegrania wielkiej roli życiowej przez rodziców, ludzi bardzo światłych. Podróże do Niemiec w wieku kilkunastu lat, gdzie miał okazję poznać Goethego, gdzie miał okazję spotykać się z najwybitniejszymi umysłami niemieckiego oświecenia. A potem podróż do Anglii, ówczesnej już wtedy stolicy świata, do Londynu. Gdzie mógł słuchać, i to było bardzo ważne doświadczenie, oskarżenia, jakie największy filozof liberalnego konserwatyzmu brytyjskiego, Edmund Burke, rzucił kompanii wschodnioindyjskiej, własnemu, jeśli można tak powiedzieć, przedsiębiorstwu, kompanii zajmującej się wyzyskiem Indii. Inny, poddany brytyjski, oskarżył kompanię wschodnioindyjską, inny, czyli właśnie Edmund Burke. O postępowanie nieludzkie, niesprawiedliwe i szkodliwe, w istocie nie tylko dla Indii, ale i dla samej metropolii brytyjskiej, polegające na wyzysku obcych narodów przez tę metropolię na grabieży. Czy książę Adam Jerzy, kiedy słuchał tego oskarżenia, był wtedy w parlamencie brytyjskim w, w loży słuchaczy? Już myślał o tej grabieży, która dokonywała się wtedy w końcu lat 80., czy która szykowała się ponownie w końcu lat 80 XVIII wieku dla Polski. Niewątpliwie te myśli wrócą do niego wkrótce potem, kiedy będzie obserwował uchwalenie Konstytucji 3 maja. Jako 21-letni człowiek, zapisuje się do Towarzystwa Przyjaciół Konstytucji, a potem, kiedy wojska Katarzyny uderzą na Polskę, książę Adam Jerzy zgłosi się natychmiast na ochotnika do wojska, stanie w szeregach wojska polskiego broniącego Litwy i zostanie jednym z pierwszych w historii nagrodzonych orderem Virtuti Militari za bitwę pod Grannem. Zaraz po Kościuszce, zaraz po księciu Józefie Poniatowskim, bo wtedy właśnie w 1792 roku został ten order ustanowiony po bitwie pod Zieleńcami. I to także ważne, że tej wstążeczki z orderem okrągłym jeszcze wtedy, nie w formie krzyża, potem został zamieniony na krzyż, książę Adam Jerzy Czartoryski nie zdejmie ze swojej szyi. Także wtedy, kiedy nieoczekiwanym zupełnie zrządzeniem losu oddany niejako w roli zakładnika na dwór Petersburski po trzecim rozbiorze Polski, zaprzyjaźni się z następcą tronu, następcą wtedy jeszcze właściwie czekającym dopiero w kolejce, bo jeszcze żyła Katarzyna, kiedy pojawił się na dworze w Petersburgu książę Adam Jerzy razem ze swoim bratem Konstantym, w roli takich, no właśnie można powiedzieć, zakładników swojej rodziny, zakładników lojalności wobec imperium, już po trzecim rozbiorze, to właśnie z wnukiem Katarzyny, Aleksandrem Pawłowiczem, a wkrótce z następcą tronu po śmierci Katarzyny w 96 roku, kiedy Paweł objął tron, to właśnie książę Adam Jerzy stanie się najbliższym przyjacielem, powiernikiem. Młodego, liberalizującego wtedy Carewicza Aleksandra. Stanie się także przyjacielem, chyba nie tylko platonicznym, żony Aleksandra Elżbiety, niemieckiej księżniczki. W tak dziwnym, w tamtej atmosferze oświeconych salonów petersburskich, naśladujących w pewnym sensie, przynajmniej w pewnym zakresie, libertynizm zachodniej Europy funkcjonował książę Adam Jerzy wciąż mimo trwającego romansu jako, jako najbliższy powiernik także wielkiego księcia Aleksandra Pawłowicza. Nie podobało się to wszystko carowi Pawłowi i wysłał księcia Adama Jerzego na placówkę w roku 1799 pierwszą objętą przez niego placówkę dyplomatyczną w Sardynii, czyli w królestwie w przyszłym Królestwie włoskim. Bardzo to zresztą było pożyteczne doświadczenie, lekcja realizmu politycznego, ale zwróćmy uwagę. Książę Adam Jerzy Czartoryski, który nosi ciągle na szyi order Virtuti Militari, jest ambasadorem cesarstwa Rosji w Sardynii w czasie, kiedy Włochy szturmują wojska Suworowa w walce z rewolucją francuską, i to właśnie książę Adam Jerzy zarządza, że tak powiem, dyplomatycznie przygotowaniem przyjęcia wojsk Suworowa na półwyspie Apenińskim. Kiedy tylko Paweł zostaje zamordowany w zamachu, który pobłogosławił w pewnym sensie, przynajmniej no, niestety należy przyjąć taką tezę, jego syn Aleksander, książę Adam Jerzy zostaje wezwany do Petersburga, by stać się jednym z czteroosobowego zespołu najbliższych doradców nowego cara Aleksandra I. Doradców, którzy mieli przygotować liberalne reformy w Rosji, bo takie zamiary miał wtedy Cariusz, car wtedy Aleksander I. W tym zespole był m.in. hrabia Paweł Stroganow, ale co nas bardziej interesuje, także Mikołaj Nowosilcow. Zimny Karierowicz, który wtedy udawał liberała, bo to się podobało Carowi, ale. No niewątpliwie ważna już wtedy i wpływowa postać, która stanie jeszcze na drodze i księcia Adama Jerzego, i Adama Bernarda Mickiewicza. Tak się złożyło, że w 1802 roku Aleksander postanowił oficjalnie, jakby umocnić pozycję księcia Adama Jerzego, czyniąc go towarzyszem ministra czyli zastępcą ministra spraw zagranicznych imperium rosyjskiego a faktycznie pełnił funkcję ministra bo stary minister Woroncow już nie nadawał się do pełnienia tej funkcji. Był to pierwszy w historii imperium rosyjskiego minister spraw zagranicznych ponieważ wcześniej funkcjonowało kolegium spraw zagranicznych nie było ministerstwa. I to warto także podkreślić, że w ten sposób po już oficjalnej dymisji wącowa w 1804 roku książę Adam Jerzy Czartoryski został drugim w historii Imperium Rosyjskiego ministrem spraw zagranicznych. Tegoż Imperium. Co zresztą władze rosyjskie, o tym chyba już tu mówiłem ale kiedyś, ale przypomnę to teraz, bo warto przypomnieć to i naśladować ten szacunek dla instytucjonalnej ciągłości, jaki mają nasi troszkę niebezpieczni sąsiedzi ze Wschodu. Otóż, kiedy przypadała równo 200 rocznica ustanowienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w roku 2002, minister spraw zagranicznych ówczesny Iwanow Federacji Rosyjskiej objechał groby wszystkich ministrów spraw zagranicznych Rosji. Przyjechał także w związku z tym do Sieniawy, gdzie spoczywają doczesne szczątki księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Sieniawy, przepraszam wszystkich Sieniawian, małej dziury na pograniczu można powiedzieć Lubelskiego, Rzeszowskiego i Sandomierskiego, prawda? I tam przyjechał ze specjalną wizytą minister spraw zagranicznych Rosji, żeby złożyć kwiaty na grobie kogoś, o kim doskonale wiedział, że był zaklętym wrogiem Rosji, ale pełnił kiedyś funkcję ministra spraw zagranicznych imperium. Jak to się ma wszystko do patriotyzmu teraz zastanówmy się nad tym polskiego. Jak można wiązać z tym patriotyzm? Ano, zwróćmy uwagę, że w sytuacji, kiedy Polska została wymazana z mapy, to dwie drogi stawały przed Polakami, którzy chcieli odbudować tę Polskę. Jedna zbrojna, zbuntować się przeciwko wszystkim trzem rozbiorcom, droga, którą poszli ci, którzy zaśpiewali, jeszcze Polska nie zginęła, w roku 1797 gdzieś daleko za Alpami. Ale druga droga, którą reprezentował właśnie książę Adam Jerzy czartoryski, to była droga polityczna. Spróbujmy poróżnić zaborców, spróbujmy, wybierając jednego z nich, najsilniejszego, doprowadzić najpierw do zjednoczenia ziem polskich. I wtedy, kiedy uda się ten etap osiągnąć, Polska przybliży się do niepodległości. Tak w największym skrócie i uproszczeniu przedstawiał się ten zamysł, który z przekonania i w sposób konsekwentny próbował do pewnego momentu, dopóki nie przekonał się, że to niemożliwe, że to błędna droga, realizować książę Adam Jerzy Czartoryskich. Najlepiej jakby ten etap jego biografii, tu odsyłam Państwa do zainteresowanych, ewentualnie bardziej tym fragmentem wykładu opracował nieżyjący już niestety profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Skowronek w swoich dwóch książkach, antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego oraz w dużej biografii księcia Adama Jerzego. Otóż można powiedzieć podsumowaniem tego etapu koncepcji Czartoryskiego jest jego wielki projekt z 1803 roku, w który wierzył, że może zrealizować Rosja i przedłożył go jako memoriał do realizacji przez Imperium Rosyjskie. Memoriał mianowicie przebudowy porządku całej Europy, przebudowy według nowego zupełnie planu i pod tym względem właśnie książę Adam Jerzy Czartoryski toruje drogę Mickiewiczowi, toruje drogę polskim powstańcom, toruje drogę całej polskiej myśli politycznej wieku XIX i XX. Ta zasada bowiem, którą przyjął książę Adam Jerzy Czartoryski, była zasadą narodową. Europa, zamiast być podzieloną przez wielkie imperia, łamiąc wszelkie, można powiedzieć, kryteria narodowe, językowe, w takich dziwnych układach, w jakich funkcjonowało wtedy cesarstwo, jeszcze wciąż istniejące święte cesarstwo rzymskie, narodu niemieckiego, nazywane dla uproszczenia cesarstwem austriackim, w jakim funkcjonowało Imperium Osmańskie, Imperium Rosyjskie, książę Adam Jerzy widział odbudowę, Europy w postaci wspólnoty narodów, Włochy zjednoczyć, Austrię sfederalizować tak, żeby Czechy, Węgry mogły cieszyć się w niej odrębną jakby administracją, odrębnym życiem. Niemcy w tym momencie akurat wolał podzielić, bo traktował Niemcy jako śmiertelnego wroga Polski i dlatego nie chciała, żeby Niemcy na zasadzie narodowej się zjednoczyły. Tutaj czynił odstępstwo od swej zasady. Ale w pozostałych przypadkach, także jeśli idzie o Bałkany, chciał, by narody, które zamieszkują południe Europy, również cieszyły się wolnością narodową wyzwolone od panowania tureckiego. Oczywiście w centrum tego projektu była Polska. Liczył na to, książę Adam Jerzy, że Rosja pokona Prusy, da się sprowokować do wojny przeciwko Prusom i Zjednoczy wszystkie ziemie polskie, przypomnijmy, Warszawa była wtedy częścią zaboru pruskiego, nie rosyjskiego. Zjednoczy wszystkie ziemie polskie i wtedy przeważy szale wewnątrz imperium rosyjskiego na stronę polską. To imperium nie będzie już imperium rosyjskim, ale będzie imperium polsko-rosyjskim i doprowadzi stopniowo do pokojowego rozwodu wewnątrz tego imperium. Czy te plany były taką mrzonką w punkcie wyjścia? Otóż przypomnijmy, bo to będzie nas prowadziło do następnego ważnego punktu biografii księcia Adama Jerzego i jego związku z Adamem Bernardem Mickiewiczem. Otóż przypomnijmy, że wychodząc ze zrujnowanej przez najazd sąsiadów Rzeczpospolitej, Polska dziedziczyła. Z tego ostatniego etapu swojej historii najliczniejszą, najlepiej wykształconą elitę w całej Europie na wschód od Niemiec. Można to zmierzyć w prosty sposób. Było ponad 100 tysięcy osób wykształconych w szkołach średnich i wyższych Komisji Edukacji Narodowej. To ogromna ilość na tamte czasy. Było 200 tysięcy abonentów rozmaitego typu czasopism, od prostych kalendarzy do monitora do zabaw przyjemnych i pożytecznych do tych bardziej ambitnych prawda czasopism oświecenia czyli strasznie dużo znowu 200 tysięcy abonentów czasopism to nie miało żadnego porównania z tym co było w Rosji w Rosji elita czytająca była po prostu dużo mniejsza i krótko mówiąc gdyby zjednoczyły się ziemie polskie pod berłem cara Rosji to w imperium rosyjskim byłoby dużo dużo więcej ludzi umiejących czytać i pisać po polsku niż ludzi umiejących czytać i pisać po rosyjsku to oczywiście budziło naturalnie reakcje ze strony rosyjskich elit które czuły się tymi planami zaniepokojone odmalował dlatego sylwetkę księcia Adama Jerzego na kartach swojej arcypowieści Lew Tolstoj występuje tam w pierwszym tomie książę Adam Jerzy Czartoryski jako ponura wysoka bo był wysoki postać snująca się u boku cara Aleksandra przed bitwą pod Austerlitz, jako ten intrygant polski, który właśnie snuje jakieś złe dla Rosji plany odbudowy Polski. To niepokoiło elity rosyjskie, bo one chciały, żeby imperium było rosyjskie, żeby Polska traktowana była tak, jak to wynikało z dzieła Katarzyny jako ziemia podbita, w której panami są Rosjanie, a sługami, niewolnikami Polacy. To właśnie chciał zmienić książę Adam Jerzy i przekonał się, jak bardzo jest to trudne przedsięwzięcie. A jednak fiasko politycznej strony tego planu, o którym jeszcze dwa słowa za chwilę powiem, łączyło się jednocześnie z ogromnym sukcesem, najważniejszym być może w całym polskim XIX wieku, sukcesem, jaki odniósł książę Adam Jerzy Czartoryski na polu kultury. Bo to Temu programowi politycznemu zawdzięczamy powołanie Wileńskiego Okręgu Szkolnego w roku 1804. Ogromny okręg szkolny obejmujący całość zaborów, jakie dokonała Rosja na terenach Rzeczpospolitej został zorganizowany na nowo w nowoczesny system szkolny, kontynuujący wzory Komisji Edukacji Narodowej, w której całość edukacji była prowadzona w języku polskim na najwyższym europejskim poziomie. I tak było przez następnych 20 lat, może nawet 25, no bo likwidacja zacznie się od, od rozprawy z filomatami, o czym za chwilę rzecz jasna, a zostanie ostatecznie dokończona w 1830 roku. Przez 20 lat w każdym razie książę Adam Jerzy będzie kuratorem wileńskiego okręgu szkolnego, i to jemu zawdzięczamy trwanie, odnowienie, trwanie i rozwój oświaty polskiej kultury polskiej na ogromnych przestrzeniach pół miliona kilometrów kwadratowych mniej więcej, pierwszego, drugiego i trzeciego zaboru dokonanego przez Rosję. Oczywiście z najważniejszą wśród tych wszystkich placówek, jakie wtedy zostały powołane, placówką, jaką był Uniwersytet Wileński. Bez Uniwersytetu Wileńskiego, i tu macie Państwo tę najprostszą odpowiedź na postawioną przeze mnie tezę. Na początku bez Uniwersytetu Wileńskiego nie byłoby Adama Mickiewicza. Byłby no może jakiś zdolny taki można powiedzieć wiejski poeta ludowy niemal. Geniusz Mickiewicza mógł rozkwitnąć dlatego że w odpowiednim wieku wieku 15. 17. lat przepraszam dokładnie mógł wejść w świat wielkiej kultury europejskiej do którego wprowadzały go najświatlejsze umysły, jakimi dysponowała Rzeczpospolita z Joachimem Lelewelem na czele, z uczonymi sprowadzonymi spoza Rzeczpospolitej, jak Ludwikiem Grodekiem i innymi wybitnymi profesorami tej uczelni, która funkcjonowała dzięki opiece i pod opieką księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. I to ma kolosalne znaczenie. Trwanie tej instytucji, zbudowanie tej instytucji i trwanie dzięki wysiłkom księcia Adama Jerzego. Gdyby ktoś z Państwa tym z kolei był zainteresowany, to polecam monografię, ogromną monografię napisaną przez Daniela Bowła, poświęconą tej właśnie działalności księcia Adama Jerzego. Są tam elementy, można powiedzieć, dziwacznie dodanej do tej rzetelnej monografii poprawności politycznej. Z Końca XX wieku, jaką dorzuca profesor Bowła, ale poza tym powiedziałbym, jest to niezwykle rzetelna i pokazująca wielkość dzieła księcia Adama Jerzego, monografia Wileńskiego Okręgu Szkolnego. Drugą uczelnią, bez której trudno wyobrazić sobie późniejsze losy polskiej kultury, oprócz Uniwersytetu Wileńskiego, właśnie z Mickiewiczem czy Lelewelem, był oczywiście, było oczywiście Liceum Krzemienieckie, prowadzone przez Tadeusza Czackiego, które także powstało w całości dzięki patronatowi księcia Adama Jerzego, a stamtąd wyjdzie przecież Juliusz Słowacki, wyjdzie tylu innych wspaniałych pisarzy, poetów, uczonych, którzy będą mogli wejść w krąg kultury europejskiej z podniesionym czołem, bez żadnych kompleksów dla swojego wychowania i wykształcenia wyniesionego w carskiej Rosji z Wileńskiego Okręgu Szkolnego. Książę Adam Jerzy przekonał się jednakże szybko, że jego polityczne plany nie będą mogły być zrealizowane. Jak napisał z goryczą w swoim dzienniku z 1813 roku, trudno żeby głowy rosyjskie zrozumiały sprawy polskie. Insza to logika, inszy sposób widzenia świata, jak zapisał. Przekonał się stopniowo, mimo że miał wielu przyjaciół, jak mu się zdawało Rosjan w tamtym czasie, że w sprawach politycznych to porozumienie jest niesłychanie trudno osiągnąć. Rozczarowaniem dla niego było oczywiście to, co stało się. Na kongresie wiedeńskim, gdzie zabiegał bardzo mocno, oczywiście, już dla porządku, tylko dodam, że został zdymisjonowany jako minister spraw zagranicznych po zmianie planów przez Aleksandra po klęskę pod Austerlitz w 1806 roku, kiedy, kiedy Aleksander po prostu nie chciał prowadzić wojny przeciwko Prusom, tylko odwrotnie traktował Prusy jako potencjalnego sojusznika przeciwko Napoleonowi. Wtedy Oczywiście książę Adam musiał odejść, ale pozostał w kręgu ważnych, wpływowych postaci w Rosji i wciąż próbował wpływać na politykę Aleksandra w sprawie Polskiej. Po raz ostatni mógł to uczynić właśnie w takiej kluczowej chwili, jaką był Kongres Wiedeński po zwycięstwie Aleksandra nad Napoleonem w 1812 roku. Na Kongresie Wiedeńskim pojawił się książę Adam Jerzy w 1814-15 roku i rzeczywiście. Z Pomógł Aleksandrowi sformułować program niezwykle ambitny, rzeczywiście związania większości ziem polskich pod berłem imperatora Wszechrosji. Storpedował ten pomysł głównie brytyjski sekretarz Foreign Office Lord Castlereagh, który uważał, że włączenie tak dużej ilości ziem polskich pod berło Cara spowoduje zachwianie równowagi i będzie ze szkodą dla Wielkiej Brytanii. No niestety, to w tym przypadku brytyjski minister spraw zagranicznych okazał się przeszkodą dla planów księcia Adama Jerzego. Ale ten rezultat kompromisowy, jakim było Królestwo Polskie, odnowione przecież sama nazwa Królestwo Polskie, nieobecna od kilkunastu lat na mapach, bo wcześniej było przecież tylko księstwo warszawskie, ten kompromis pozwalał w kadłubowej, przynajmniej formie, realizować polską rację stanu. Momentem przełomowym, w którym książę Adam Jerzy Czartoryski, który był formalnie senatorem wojewodą w Królestwie Polskim, zrozumiał, że ten kompromis nie ma już żadnej przyszłości, był sąd sejmowy nad uczestnikami patriotycznej konspiracji Towarzystwa Patriotycznego, majora Waleriana Łukasińskiego i jego towarzyszy. W tym sądzie uczestniczył właśnie, bo to był sąd kierowany przez senatorów. Uczestniczył także książę Adam Jerzy i ten sąd wydał praktycznie rzecz biorąc wyrok uniewinniający właściwie na uczestników konspiracji niepodległościowej, co wzbudziło furię nowego cara już po śmierci Aleksandra Mikołaja I i doprowadziło do zmiany wyroków. a Wtedy książę Adam Jerzy zrozumiał już na pewno, że. Królestwo Polskie obok cesarstwa rosyjskiego, pod berłem rosyjskiego cara, podporządkowane rosyjskiej dominacji, nie jest rozwiązaniem, które mogłoby uratować polską niepodległość. Wcześniejszym sygnałem prowadzącym do tego samego wniosku i do smutnych decyzji ze strony księcia Adama Jerzego była sprowokowana przez Mikołaja Nowosilcowa sprawa wileńskich studentów którą zamieszany był, jak Państwo doskonale wiecie, Adam Mickiewicz. Na Uniwersytecie Wileńskim w 1823 roku książę, przepraszam, nie książę, a senator Nowosilcow postanowił rozprawić się, jak to określił, z nierozsądną narodowością polską. Postanowił rozprawić się, wykorzystując istnienie na Uniwersytecie w Wilnie stowarzyszeń tajnych studenckich filomatów i filaretów, które nie miały przecież żadnego programu rewolucyjnego, ale które przez samokształcenie chciały budować, jeśli można tak powiedzieć, niepodległość Polski tam, gdzie Królestwo Polskie nie sięgało. I rozprawa zorganizowana przez nowo której książę Adam Jerzy nie mógł zapobiec. Chciał, ale nie mógł, spowodowała, że książę Adam Jerzy podał się do dymisji. W 1823 roku przestał pełnić funkcję kuratora Wileńskiego Okręgu Szkolnego i od tej pory zaczyna się demontaż tego ogromnego, imponującego gmachu polskiej edukacji na kresach. Demontaż ostatecznie ukończony po powstaniu listopadowym. Książę Adam Jerzy wtedy napisał swoje największe dzieło. W sensie pisarskim, właśnie, a mianowicie esej o dyplomacji, niedawno przetłumaczony na język polski. W oryginale pisany po francusku i wydany, napisany w 1823, a wydany w 1830 pod pseudonimem. Wielkie dzieło o potrzebie uetycznienia stosunków międzynarodowych, o potrzebie połączenia etyki z polityką. Gdyż tylko w ten sposób można zapewnić sprawiedliwy pokój między narodami, zbudować federację europejską. O takiej federacji pisze w swoim wielkim, wspaniałym projekcie książę Adam Jerzy, formułując na nowo, w sposób bliższy jeszcze, powiedziałbym, ideałom narodowym, wizję odrodzonej Europy w postaci Europy ojczyzn, Europy narodów, suwerennych narodów. Tu jednakże żegnał się z nadzieją na to, że Rosja realnie w najbliższym czasie pomoże tego rodzaju projektowi. Choć wciąż przekonywał potencjalnych czytelników rosyjskich, że Rosjanie jak długo będą uciskali Polskę, tak długo nie będą wolni we własnym kraju. Że tak jak o tym mówił Edmund Burke, oskarżając Warrena Hastingsa, gubernatora Kompanii Wschodnioindyjskiej, 30 parę lat wcześniej w Londynie, jeśli tworzy się elita w metropolii, w tym przypadku byłaby to elita w Rosji, która opiera swój dobrobyt, swoje powodzenie polityczne na uciskaniu peryferii, na uciskaniu kolonii, a Polska spadła do roli kolonii w wyniku polityki takich elit, jakie reprezentował Mikołaj Nowosilcow, to kraj tej elity staje się nieszczęśliwy. Bo rządzą nimi ludzie do szpiku zepsuci, przyzwyczajeni do wyzyskiwania innych i przenoszący te obyczaje na własny kraj, na stosunek do swoich pobratymców. Ta bardzo rozbudowana, niezwykle pięknie skonstruowana argumentacja była w jakimś sensie duchowym przygotowaniem do decyzji najważniejszej w życiu księcia Adama Jerzego, do decyzji, jaką było. Podjęte w przekonaniu o ogromnym ryzyku, z tym związanym, przystąpienie księcia Adama Jerzego do Powstania Listopadowego i zgoda na to, by stanąć na czele rządu narodowego powołanego przez powstańców listopadowych. W ten sposób książę Adam Jerzy Czartoryski, z ministra spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, przedzierzgnął się wroga, we wroga numer 1 Imperium Rosyjskiego od roku 1831, od podpisania aktu detronizacji dynastii Romanowów z tronu królów polskich w styczniu 1831 roku, podpisania m.in. przez księcia Adama Jerzego. Ogromny wysiłek, jaki włożył książę Adam Jerzy w budowanie polskiej dyplomacji, w przekonywanie mocarstw zachodnich do racji polskich w sporze z Rosją, Miał dopiero się zaczynać w istocie i miał trwać jeszcze przez 31 lat jego bardzo długiego życia, emigracyjnych lat jego życia. Ale już to, co zrobił w Powstaniu Listopadowym, sprawiło, że książę Adam Jerzy Czartoryski miał ten zaszczyt, że otwierał listę skazanych na ścięcie toporem zgodnie z ukazem cara Mikołaja I po Powstaniu Listopadowym. Listę skazanych na powieszenie otwierał Joachim Lelewel. To wynikało z różnicy stanu. Oczywiście wyroku nie można było wykonać, bo książę Adam Jerzy wyjechał wraz z około dziesięcioma tysiącami najbardziej energicznych, najzdolniejszych reprezentantów polskiego pokolenia listopada 1830 roku na emigrację. I stworzył tam bezprecedensowy w historii. Europy ośrodek dyplomacji, jak to nazwie niemiecki historyk hans Henik Hahn, dyplomacji bez listów uwierzytelniających, dyplomacji emigracyjnej, która rozwinie swoje wpływy zarówno w Londynie, Paryżu rzecz jasna, gdzie przecież mieściło się jej centrum na wyspie św. Ludwika. Niestety strasznie ubolewam nad tym, że Polski nie stać było na to, żeby wykupić z rąk Rothschildów tego pałacu, i dostał się on w ręce szejków arabskich za marne chyba 70 milionów euro. Co to są za pieniądze w taki adres w sercu Paryża? I że pałac Hotel Lambert spłonął w wyniku no, po prostu barbarzyńskiej rekonstrukcji, jaką, jaką na zlecenie szejków arabskich w nim przeprowadzono w ostatnich kilkunastu miesiącach. Jeden z niewątpliwych skarbów i pomników polskiej kultury, gdzie Fryderyk Chopin Grał Mazurki na Fortepianie, gdzie Adam Mickiewicz uczestniczył w balach, juliusz Słowacki itd, i tak dalej. No ale to świadczy o naszym państwie w dniu dzisiejszym, że nie stać nas na tak śmieszny wydatek, bo co to jest 70 milionów euro dla takiego skarbu, jakim byłby ten reprezentacyjny pałac w środku Paryża dla Polski dzisiaj. No ale, ale jest to jakieś kolejne świadectwo. Jak myślą elity dzisiejszej Polski, elity polityczne o tym dziedzictwie, któremu na imię Polska? Nie, nie czas, tutaj, by rozwodzić się długo nad, nad rozmachem tej dyplomacji, którą rozwinął książę Adam Jerzy Czartoryski. Powiem tylko o jej głównym kierunku, bo on znów otwiera pewną perspektywę spotkania z Adamem Mickiewiczem, i zarazem otwiera perspektywę na przyszłość, którą dziś. Obserwujemy. To jest, można powiedzieć, pomnik polityki prometejskiej. Pierwszym twórcą polityki prometejskiej był książę Adam Jerzy Czartoryski. Ponieważ, kiedy rozstał się z nadzieją na odbudowę Polski przy Rosji, w oparciu o Rosję, kiedy stanął na czele dyplomacji emigracyjnej i przekonał się, że same protesty pobudzonych przez niego parlamentarzystów brytyjskich czy francuskich niczego nie zmienią. Że sama sympatia pozyskana w prasie brytyjskiej czy francuskiej, co także udało mu się uzyskać dla Polski, również będzie jałowa, nieskuteczna, zrozumiał, że potrzebne jest wywołanie ruchu wewnątrz Imperium Rosyjskiego, który dopiero sprowokuje większy konflikt, a do udziału w tym konflikcie wejdą wtedy, dopiero kiedy już on nastąpi, mocarstwa zachodnie, liberalne mocarstwa zachodnie. I tak. Zaczyna umieszczać swoich agentów, czyli swoich reprezentantów, bo tak to należy rozumieć, nie w sensie tajnym, prawda, tylko oficjalnych, raczej należałoby, używając dzisiejszej nomenklatury, powiedzieć, rezydentów swoich. Umieszczał książę Adam Jerzy Czartoryski w krajach przylegających do Rosji, a więc w Stambule najważniejszy ośrodek, najważniejsza agentura, jak się to wtedy nazywało, kierowana przez Michała Czajkowskiego, sadyka Pasza. Stąd z kolei wysyłani byli już oczywiście potajemnie. Agenci księcia Adama Jerzego na Ukrainę, na Małoruś, jak to wtedy nazywano, i do Kozaczyzny, do różnych ośrodków, bo pamiętajmy, że wtedy Kozaczyzna to były po prostu różne wojska kozackie, różne wspólnoty kozackie, z których najważniejsza była Kozaczyzna Dońska, blisko 200 tysięcy, Kozaczyzna Kubańska nad rzeką Kubań ku Kaukazowi i Kozaczyzna Jajicka już na Uralu. Jajik to ówczesna nazwa rzeki Ural. I do tych właśnie wojsk kozackich także przeciw Rosji chciał się odwoływać książę Jerzy, ale przede wszystkim do kogo? Do Tatarów krymskich, do mieszkańców Kaukazu, do przodków dzisiejszych Czeczeńców, do czerkiesów, którzy powstali w roku 1830 przeciw imperium rosyjskiego i przez 30 lat trwało to powstanie, którego imperium nie było w stanie tak długo stłumić, powstanie Szamila. I tam właśnie także. Umieszczał swoich współpracowników, wspierał zbrojnie to powstanie książę Adam Jerzy. Wierzył i przekonał go w tym Maurycy Mochnacki, najwybitniejszy umysł polityczny emigracji, który dołączył właśnie do Adama Jerzego Czartoryskiego, a nie do demokratów, że kluczem do przyszłości sprawy polskiej jest Ukraina, że kto pozyska Ukrainę, ten wygra starcie. Z imperium rosyjskim. Dlatego tam skupił największe wysiłki swojej propagandy, tam skupił największy, można powiedzieć, nacisk swoich starań, by sprowokować konflikt na przyszłość z Rosją. Ale rozminął się ze swoim czasem. Nie było żadnej dojrzałej świadomości ukraińskiej. Ona się budowała dopiero wtedy, pod patronatem księcia Adama Jerzego. To doceniają dzisiejsi historycy ukraińscy świadomości narodowej, nowoczesnej świadomości narodowej ukraińskiej. Tak się stało, że ci, którzy wyszli spod skrzydeł księcia Adama Jerzego, stopniowo rozczarowani po śmierci zwłaszcza księcia Adama Jerzego, brakiem kontynuacji i rezultatów tej polityki, po nieudanej wojnie krymskiej, po przegranym powstaniu styczniowym, przejdą ostatecznie Całkowicie na stronę można powiedzieć ukraińską. To jest ojciec Hipolit Terlecki, to jest właśnie wspomniany przeze mnie Michał Czajkowski, którzy wrócą do Rosji, by, by wrócić na Ukrainę. Wierzyli, że to jest ich miejsce, to jest ich ojczyzna. Ale niesłychanie ważne jest samo wskazanie tego punktu archimedesowego, w którym podważyć można rosyjskie imperium wskazanie przez księcia Adama Jerzego na przyszłość. To, czego nie udało mu się zrobić wtedy, będzie kontynuowane przez bohatera następnego miesiąca, jeśli można tak powiedzieć w następnym miesiącu naszego spotkania, czyli przez Józefa Piłsudskiego. Książę Adam Jerzy zostawiał niesłychanie bogaty testament ideowy. Od tych wolnomyślnych początków romansów, o których tutaj wspominałem. Przeszedł szybko do bardzo, można powiedzieć, konsekwentnej świadomości polskiego patriotyzmu ufundowanego na wierności katolicyzmowi, bo w starciu z polityką rusyfikacyjną, którą zaczął obserwować właśnie od 1823 roku od rozprawy z filomatami i filaretami w Wilnie. Zrozumiał błyskawicznie książę Adam Jerzy, że najważniejszym fundamentem polskości w starciu z rusyfikacją jest katolicyzm, jest oparcie patriotyzmu na tym właśnie duchowym fundamencie chrześcijaństwa. I dlatego wspiera konserwatywny rodzaj odpowiedzi na wyzwanie zniewolenia, na wyzwanie rusyfikacji, na wyzwanie utraty niepodległości konserwatywny na gruncie krajowym. Natomiast na arenie międzynarodowej można powiedzieć, że staje się rzecznikiem rewolucji, rewolucji stosunków międzynarodowych, właśnie takiej, jaką nakreślił w eseju o dyplomacji, rewolucji polegającej na uwolnieniu narodów z jarzma imperiów. W najdojrzalszym swoim planie politycznym przedstawionym w czterech odcinkach w czasopiśmie Le Polonais wydawanym rzecz jasna za jego pieniądze jako propaganda sprawy polskiej w 1834 roku, anonimowo opublikowanym artykule o przyszłości Rosji i przyszłości Europy, książę Adam Jerzy rozwinął bardzo szczegółowo ten projekt podważenia rosyjskiego imperium i uwolnienia narodów poszczególnych z niego. Wymienia zatem od północy estończyków, łotyszów, Litwinów, Finów jeszcze wcześniej oczywiście, dalej mówi o Rusi, nie rozróżnia Białorusinów i Ukraińców, dalej idzie w stronę południa przez hanat krymski, który chciałby odbudować, przez, jak uważał, że będzie to potrzebne, połączenie chrześcijańskich księstw na Kaukazie, czyli Gruzji i Armenii, przez usamodzielnienie kozaczyzny tej na pograniczu Ukrainy i właśnie Kaukazu i aż po Jajk, czyli po Ural, Odtworzenie sieci takich państwek kozackich, wreszcie po uwolnienie całej ludności muzułmańskiej nad, nad Włżańskiej Strefie Rosji od panowania rosyjskiego. A więc był to ściśle prometejski, prometeistyczny avant la lettre, czyli zanim pojawiło się to pojęcie dopiero oczywiście w okresie dwudziestolecia międzywojennego, projekt prowadzenia polityki osłabiania rosyjskiego imperium. Projekt polityki, który był wcielany w życie praktycznie przez właśnie wspomnianych przeze mnie agentów, którzy próbowali budzić tę świadomość narodową poszczególnych, u poszczególnych graczy w tym projekcie przewidzianych, którzy próbowali także propagować na Zachodzie sprawę wolności tych narodów. I miał takich bardzo zdolnych wykonawców książę Adam Jerzy. I by pokazać Państwu ten ostatni ważny punkt styczny, jakby od końca zacząć teraz powrót do Adama Mickiewicza między księciem Adamem Jerzym a Adamem Bernardem Mickiewiczem przypomnę państwu śniadanie pożegnalne jakie urządzone zostało na wyjazd Adama Mickiewicza 11 września właśnie tego tej nocy spalił swoje rękopisy w mieszkaniu paryskim. 11 września 1855 roku, w czasie wojny krymskiej, kiedy książę Adam Jerzy Czartoryski, wydawało się, jest bliski urzeczywistnienia swojego ideału i zaczął formować oddziały Kozaków sułtańskich pod swoim politycznym patronatem. A więc kozacka armia miała się formować u boku Turcji, walczącej wtedy z Rosją. Razem z Wielką Brytanią, Francją i Włochami, przeciwko Rosji. I właśnie na czele tych kozaków sułtańskich mieli Polacy z Władysławem Zamojskim, jednym z najbliższych krewnych księcia Adama Jerzego, wkroczyć na teren Imperium Rosyjskiego i od południa zacząć wyzwalanie Polski przez Ukrainę. Właśnie w tym celu miał jechać do Stambułu Mickiewicz, by służyć temu samemu dziełu. I wtedy na tym spotkaniu, w którym brał udział, brali udział najwybitniejsi przedstawiciele Otel Lambert z synem księcia Adama Jerzego, już wtedy miał 85 lat, pamiętajmy, Władysławem Czartoryskim, Aleksandrem Chodźką. ten właśnie ostatni wzniósł toast za kozaczyznę, cytuję, Polska rozbiła się o kozaczyznę, teraz kolej na Moskwę. Kozacy stawili zawsze ideał swobody kmiecej, której ani w Polsce, ani w Rosji nie było. Stąd ich siła. Na wieść, że nowa kozaczyzna robi swobodę, czyli swobodę. Miliony chłopów powstaną. Takiej kozaczyzny dziś trzeba, taką da Bóg zrobią usiłowania dzisiejsze. O to chodziło księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, i ten pogląd podzielał wtedy Mickiewicz. Z tą myślą jechał do Stambułu, gdzie dwa i pół miesiąca potem umrze na cholerę. W wieku lat 56, służąc akurat w tej końcowej drodze swojej, mówię o Adamie Mickiewiczu teraz, dokładnie tej samej idei, a nawet jej konkretnemu wcieleniu, którą skonstruował książę Adam Jerzy. Służąc sprawie walki o polską niepodległość, wierząc, że w tym momencie najlepsza, najkrótsza do niej droga prowadzi przez Ukrainę. To nie znaczy oczywiście, że była to jedyna droga. Czy najważniejsza w pomysłach, wizji czy księcia Adama Jerzego, czy Adama Mickiewicza. Ale to, co najważniejsze, co ich prowadziło razem, to przekonanie, że trzeba taką drogę znaleźć za wszelką cenę i trzeba poprowadzić nią Polaków. Książę Adam Jerzy zostawił w swoim dziedzictwie, kiedy umierał w 1861 roku, nie ten pałac na wyspie Świętego Ludwika, przede wszystkim, ale właśnie testament uporczywych starań o znalezienie takiej drogi. Różnych prób, które podejmował i ogromnego skutku, który osiągnął, tworząc nie tylko dyplomację na skalę europejską, przypominającą o sprawie polskiej przez połowę XIX wieku, ale także przez właśnie podtrzymanie polskości na kresach. To jest fundamentalna zasługa księcia Adama Jerzego przez pierwsze ćwierć wieku w XIX stuleciu. Ten pierwsze ćwierć wieku, które przyniosło nam i światu Mickiewicza Słowackiego, Józefa Bogdana Zaleskiego, Malczewskiego i tylu innych wybitnych poetów szkoły, czy to ukraińskiej, czy litewskiej. Gdybyśmy mieli teraz, mając już raptem 10 minut na Adama Mickiewicza, czy 15 minut, spróbować o nim powiedzieć, to. Wybaczcie Państwo, że tak to wyszło, no ale zakładałem, że po prostu o Mickiewiczu każdy z Państwa wie na pewno więcej niż o księciu Adamie Jerzym. Spróbuję wydobyć tylko kilka punktów z tego przebogatego życia, życiorysu i przede wszystkim z jego dorobku. Syn Mikołaja Mierniczego Mińskiego i Barbary Zmajewskich z rodziny herbu Stary Koń, z Czombrowa. Urodził się, jak Państwo wiecie, w Zaosiu albo w Nowogródku, nie jest to rozstrzygnięte do dzisiaj, 24 grudnia 1798 roku. Akurat niedługo potem, jak gdzieś tam za Alpami zabrzmiały pierwszy raz te słowa, jeszcze Polska nie zginęła ale nie zginęła może właśnie dlatego że się urodził wtedy książę nie książę Adam ale książę polskiej poezji można by tylko tak z tej mojej niezręczności wybrnąć Adam Mickiewicz a to jego życie spotkało się z działaniem księcia Adama Jerzego o czym już mówiłem państwu bo ten chłopiec przecież z niebogatej rodziny mógł po nauce w dominikańskiej szkole w Nowogródku Trafić do tego wspaniałego ośrodka wiedzy na Uniwersytet Wileński w roku 1815, dlatego, że ten ośrodek był stworzony, że mógł słuchać tych wspaniałych wykładów, za które dziękował w osobnym wspaniałym wierszu jednemu ze swoich profesorów, Joachimowi Lelewelowi, pięknym wierszu, który kończy się słowem, wersem: Bo słońce prawdy nie zna wschodu ni zachodu. Warto to pamiętać w podwójnym znaczeniu, prawda, że. Świeci zawsze to słońce i powinno świecić, i też, że nie jest ono podzielone na strefy wpływów wschodnich czy zachodnich. Taką wiedzę, taką naukę wynosił Mickiewicz, naukę moralną z Uniwersytetu Wileńskiego. To było także no, miejsce niezwykłego fermentu duchowego, jak Państwo wiecie, właśnie ze wspomnianych już Organizacji filomatów i filaretów, w których aktywnie uczestniczył Mickiewicz, i za które zapłacił, można powiedzieć, błogosławionym dla niego zesłaniem, ponieważ ta syłka do centralnej guberni Rosji w istocie oznaczała kolejną, kolejny etap w dojrzewaniu duchowym i w rozwoju kulturalnej, jeśli można tak powiedzieć, kulturalnego bogactwa. Twórczości Adama Mickiewicza. Bo przecież Adam Mickiewicz dwa lata spędzi w Petersburgu i dwa lata w Moskwie, miastach o tyle większych, co tu dużo mówić, o tyle bogatszych kulturowo, zwłaszcza Petersburg, niż Litwa. Zwłaszcza salony petersburskie pod tym względem były ważne. Ale na tych salonach Mickiewicz, jeszcze raz to powtórzmy, nie był pariasem, ale był kimś, kto najbardziej na nich imponował nie swoim indywidualnym geniuszem, tylko co oczywiste, ale także wykształceniem, które już miał, które wyniósł z Wilna. I o tym nie wolno pamiętać, bo często tak się to przedstawia, jakby właśnie z jakiegoś, że użyję tutaj sformułowania następnego wielkiej postaci polskiej literatury, Henryka Sienkiewicza, jakby z jakiegoś dzwonieckiego konta wyszedł na salony. Nie, wyszedł z najlepszej uczelni w Imperium Rosyjskim na salony, owszem, najbardziej elitarne w tym Imperium i potrafił olśnić te salony, ale potrafił także skorzystać z nowej perspektywy, jaką dało mu poznanie Rosji. Tej perspektywy, która zaowocuje no, zarówno w tych dziełach największych polskiej literatury, jakimi są dziady, dziady, zwłaszcza ich część trzecia drezdeńska, napisana, proszę sobie wyobrazić, dziady część trzecia powstały w ciągu dziesięciu dni. Od 26 marca do 5 kwietnia 1832 roku. Wielka improwizacja powstała w ciągu kawałka jednej nocy. Rzeczywiście to metafora, której używa Mickiewicz wtedy w liście do jednego z przyjaciół, że pękła bania z poezją w jego głowie, no jak najbardziej jest uzasadniona. To wprost nie do uwierzenia, że można było takie arcydzieło stworzyć w tak krótkim czasie. Ale tam właśnie daje znać o sobie najbardziej ta bezpośrednia znajomość Rosji, dla nas ważna tutaj, bo wiążąca się właśnie z poszukiwaniem tej drogi do niepodległości. Będąc w Rosji, książę, nie książę Adam Jerzy, tylko Adam Mickiewicz, także jakby przez pewien czas jest na krawędzi tej idei, która przyświecała wcześniej Adamowi Jerzemu to znaczy, przez zgodę z Rosją odbudować Polskę. Sam proponował na wcześniejszym etapie, tuż przed uwięzieniem w Wilnie, wydawanie pisma o tytule Jutrzenka, które miało służyć pojednaniu polsko-rosyjskiemu, porozumieniu, popularyzacji polskiej literatury w Rosji, można tak powiedzieć, i wzajemnie rosyjskiej w Polsce, bo zakładał wtedy, podobnie jak właśnie książę Adam Jerzy, że to pojednanie może doprowadzić do podniesienia Polski. Przez co? Przez Uetycznienie oczywiście Rosjan, przez tą rewolucję moralną, o której mówiliśmy już tu, na tych wykładach, kiedy omawialiśmy pomysły Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, kiedy omawialiśmy poprzedzające te pomysły idee szlachty polskiej z końca XVI wieku, którzy wierzyli, że może uda się z Moskwą ten eksperyment, który udał się z Litwą, nawrócenia Moskwy, ten eksperyment, do którego Polacy wciąż próbują wracać. Parząc się wciąż i wciąż próbując na nowo, bo bez jego skutecznego rozwiązania Polska wciąż nie jest bezpieczna. I to także przyświecało Mickiewiczowi. Oczywiście przekonał się także w Rosji, jak trudne będzie to zadanie do zrealizowania, bo poznał Rosjan, poznał ich lepiej i opisał. Tak jak nikt przed nim i nikt po nim, nie ma lepszego utworu o Rosji, lepszej analizy Rosji niż ustęp dziadów czy części trzeciej. Gorąco polecam, byście państwo sięgnęli do tego niedużego fragmentu poezji jednocześnie genialnego traktatu politycznego opisującego budowę Petersburga jako, można powiedzieć, streszczenie sensu dziejów Rosji i pomnik Piotra I. Mickiewicz oczywiście opisuje także sposób funkcjonowania carskiego aparatu policyjnego w Dziadach części trzeciej, ale opisuje także z pewną sympatią Rosjan indywidualnych bohaterów zarówno w Dziadach, jak i zwłaszcza w Panu Tadeuszu, kiedy sympatyczną postacią jest przecież kapitan Ryków na tle polskiego zdrajcy majora Płuta, prawda. Ta Nadzieja, jakby na to, że może uda się jednak wrócić do idei pojednania z Rosją, nawrócenia moralnego Rosji, przenika cały czas twórczość Adama Mickiewicza niemal do końca i zderza się z powracającym przekonaniem, że się nie uda, że po prostu trzeba walczyć o niepodległość Polski. Oczywiście kulminuje się ta druga. Myśl, ta druga wizja w wierszach Mickiewicza poprzedzających powstanie listopadowe. W wierszu do matki Polki z lipca 1830 roku jeszcze nie było powstania, kiedy został napisany ten może. Najważniejszy w całej polskiej literaturze patriotycznej pojedynczy wiersz, który zapewne wszyscy Państwo znają. Czy rzecz jasna, wcześniejszy, także Konrad Walenton, napisany jeszcze w Rosji. I Potem przecież ta trylogia powstańcza na czele z redutą Ordona. To wszystko jest swego rodzaju hymn polskiego patriotyzmu walczącego, do którego nawiązują, który przepisują potajemnie setki i tysiące Polaków przez następne pokolenia dwa pokolenia pod zaborami, szukając w tym otuchy, natchnienia, wsparcia. I to dziedzictwo Mickiewicza na pewno głębiej. Przesiąknęło polską kulturę, polski patriotyzm wieku XIX. Ale naturalnie jego geniusz poetycki sprawił przede wszystkim, że dumni z niego, porwani tym geniuszem, Polacy w wieku XIX trwali w przekonaniu, że warto być Polakiem. Nic takich nie przekonywało do tego, jak ten geniusz, jak te słowa, które czytali w Panu Tadeuszu, w dziadach w wierszu do Matki Polki, w sonetach krymskich. I w tylu innych utworach, które zostawił wieszcz Adam. I ani nieudany eksperyment stowiańskim, pewnie agentem rosyjskim, ani późniejsze złamanie poetyckiej liry przez Adama Mickiewicza, późniejsze po panu Tadeuszu w tym sensie w 1834 wydanym, nie zmieniło tego nastawienia i tego znaczenia Mickiewicza. Pozostał Dumą Polaków w wieku XIX i pozostał natchnieniem właśnie do tego, co już powiedziałem, a co wydaje mi się najważniejsze w jego dziedzictwie, że warto być Polakiem, skoro Polska wytworzyła tak wspaniałą kulturę, która jest obiektem podziwu przeciwników, wrogów, czego doświadczył Mickiewicz w Rosji i co powoduje, że w wieku XIX przechodzą na polskość z niemieckości, z rosyjskości, z urzędników pochodzenia czeskiego, węgierskiego, ci, którzy stykają się z tą kulturą. Ci wszyscy Briknerowie, Matejkowie, ludzie, którzy tutaj Polowie, ludzie, którzy tutaj przyjechali zarządzać w imieniu obcych imperiów. Olśnieni tą kulturą, polskim obyczajem, który wzmacnia ta kultura, opisana tak wspaniale, ten obyczaj, przepraszam, opisany tak wspaniale, zwłaszcza w panu Tadeuszu, to właśnie jest tym magnesem, który skupia Polaków i który przyciąga w wieku XIX do polskości ludzi z zewnątrz. Z Żydów oczywiście, którzy stają się Polakami, i także przybyszów z zewnątrz. I to jest to wielkie dziedzictwo, które wynika z połączenia geniuszu poetyckiego z tą szansą, jaką dało dla rozkwitnięcia tego geniuszu dzieło polityka, dzieło kogoś, kto praktycznie także zabiegał o to, żeby Polska mogła trwać z dziełem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Miejscem spotkania, o którym na koniec chcę powiedzieć tych dwóch ludzi, była oczywiście Katedra Collège de France, najważniejsza trybuna akademicka w Europie w latach 40. XIX wieku. Tam długim staraniem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego pojawiła się możliwość propagowania sprawy polskiej i ten tytuł profesora literatur słowiańskich dostał się rzecz jasna Mickiewiczowi. I tu była zasługa księcia Adama Jerzego. Adam Mickiewicz takie krótkoterminowo powiedziałbym, widziane nadzieje księcia Adama Jerzego, i dużej części polskiej emigracji zmarnował, bo odszedł szybko od tej, no jakby perspektywy wizjonera spraw polskich, ku Towiańskiego ideom mesjanistycznym, które prowadziły raczej chyba na manowce polski patriotyzm. Ale przecież zostawił na tej trybunie tak wspaniałą, porywającą wizję dualizmu polsko-rosyjskiego w Słowiańszczyźnie i jednocześnie próbę rozwiązania tego dualizmu, że wciąż z zachwytem, z zainteresowaniem, wciąż jako do źródła inspiracji wracam do tych wykładów paryskich cztery lata trwających. I tak jak do wielkiej poezji Adama Mickiewicza wracamy, żeby poczuć się lepiej, dumniej w czasach marnych Polakami, tak można sięgać do niego i do tekstów księcia Adama Jerzego. Z mniejszym natchnieniem, ale równą pasją polskiego patrioty pisanych sięgać można, żeby, żeby odnaleźć w sobie to zadanie, któremu oni służyli, to znaczy zadanie budowania polskości nawet w czasie marnym. Bardzo Państwu dziękuję. 15 minut. Dobrze. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę Państwa, mamy 15 minut na pytania. A liczę, że z trzy osoby będą mogły spokojnie zadać pytanie i Pan Profesor zdąży odpowiedzieć. Proszę. Tak, to Pani pierwsza, proszę bardzo. Zaskoczył mnie pan profesor stwierdzeniem, że w jakimś okresie zaborów Warszawa była częścią zaboru pruskiego. Jeżeli to nie był test na uwagę słuchaczy, to proszę coś o tym powiedzieć. Dziękuję. To akurat dość proste pytanie, bo w latach 1795-1806 Warszawa była częścią zaboru pruskiego, potem stała się częścią księstwa warszawskiego. Po przegranej przez Prusy wojnie z Francją, no a z kolei po przegranej Napoleona, księstwo warszawskie zostało w większości wcielone do Królestwa Polskiego, poddanego już władzy Rosji. I tak dopiero od 1815 roku Warszawa znalazła się pod panowaniem rosyjskim. Początek księstwa warszawskiego, to był zabór tak, w całości Zabór Pruski. Tak, tak. tak proszę bardzo. Ja chciałem. Trochę do ekonomii. Skąd czerpał środki książę Adam Czartoryski? Bo z tego, co pan powiedział, to była to nieprawdopodobna działalność. A skoro wyemigrował, no to te główne środki się chyba skończyły. Warto podkreślić, że wiek XIX tym różnił się od XX, że były to czasy, w których na ogół przestrzegano prawa, na ogół. Także car Mikołaj, który ustanawiał różne brutalne prawa i na pewne sposoby próbował je czasem obchodzić, na przykład y, pozwalał na to, żeby regularnie wysyłano pieniądze z majątku Aleksandra Hercena do Londynu, żeby mógł tam finansować hercen anty mikołajowską propagandę. W przypadku oczywiście polskich buntowników, bo tak traktowano księcia Adama Jerzego, między innymi, tak łatwo nie było. Majątki były konfiskowane po powstaniu listopadowym. Ale oczywiście Polska była podzielona na trzy zabory. W zaborze austriackim ulokowane były częściowo majątki. Czartoryskich. Brat księcia Adama Jerzego Konstanty mieszkał cały czas na dworze w Wiedniu. Ale przede wszystkim głównym, można powiedzieć, księgowym twórcą, no, powiedziałbym, względnej stabilizacji finansowej Hotel Lambert i dyplomacji księcia Adama Jerzego była oczywiście jego żona, wywodząca się z zapobiegliwego rodu sapiechów i z którą ożenił się dopiero bardzo późno, w wieku prawie no, 60 lat. I która, no, można powiedzieć, dbała bardzo o to, żeby jej majątki i majątki jej męża, pozostające w cesarstwie austriackim przede wszystkim, przynosiły odpowiednie dochody, były dobrze zarządzane. Tak się składa, że mój kolega doktor Jan Janusz Pezda napisał bardzo obszerną pracę na temat finansów Hotel Lambert i ukazuje: oddaje hołd żonie księcia Adama Jerzego, bez której, jak słusznie pan zwrócił uwagę, to wszystko nie byłoby możliwe. Chciałbym się zapytać pana profesora o rolę księcia Adama Jerzego Czartoreskiego w czasie powstania listopadowego, bo wielu historyków twierdzi, że no, przegraliśmy to powstanie po, z powodu no, konfliktów między dowódcami wojskowymi. Że była szansa na, na jego wygrania, przynajmniej obronienie się, gdyby. Dowództwo było bardziej jednolite i zapewniło, prawda, jakąś koncepcję obrony przed wojskami rosyjskimi. I czy właśnie książę Adam jako premier miał tu jakiś wpływ na to? I czy jego doświadczenia, znajomość potęgi imperialnej polityki rosyjskiej nie zaważyła tu na klęsce powstania? Dziękuję bardzo. Jak słusznie Pan przypomniał, książę Adam Jerzy Czartoryski był prezesem rządu narodowego, ale było to trochę inne ciało niż obecny rząd. To znaczy, przypomnijmy, że jednocześnie wyznaczono dyktatorów kolejnych Powstania Listopadowego, czyli tych, którzy zarządzali w całości, absolutnie, siłą zbrojną. Pierwszym dyktatorem był Józef Chłopicki, potem będą kolejni i nad nimi władzy żaden prezes rządu narodowego, bo książę Adam Jerzy nie był jedynym, już nie miał. Ale nie usprawiedliwiam tutaj z tego punktu widzenia księcia Adama Jerzego, tylko chcę podkreślić, że ta teza o możliwości wygrania powstania, które zostało jakoby przegrane wyłącznie z powodu kłótni między dowódcami, postawiona najpierw przede wszystkim przez Maurycego Mochnackiego, a odnowiona przez Jerzego Łojka, w, w okresie PRL-u. Oczywiście no, nie jest przyjmowana, powiedziałbym tak bezdyskusyjnie, przez historyków. Naturalnie były kłótnie, były błędy. Niewątpliwie najlepsze koncepcje, no, przede generała Prądzyńskiego, nie zostały wykonane w sposób perfekcyjny. Tak zwykle się zresztą dzieje, że no, mało która operacja wojskowa przebiega bez błędów. Ale dysproporcja sił pozostawała wciąż ogromna. I z tej perspektywy najważniejszym zadaniem, które dla siebie znajdował książę Adam Jerzy Czartoryski, było jedno, zyskanie poparcia międzynarodowego. To była jego dziedzina, jakbyśmy to dzisiaj kolokwialnie powiedzieli, jego działka. On, mimo że brał udział w wojnie obronnej Polski w 1792 roku, nigdy za eksperta wojskowego się nie poczuł, więc sprawy militarne się nie mieszał. Natomiast próbował Wysyłać misje dyplomatyczne do Francji i do Wielkiej Brytanii, w której liczył po prostu na to, że uda się przezwyciężyć bierność obu tych stolic zachodnich wobec konfliktu w Imperium Rosyjskim. Pozyskał pewne poparcie, ale i tutaj ma Pan rację, oczywiście, ma rację łojek, miał rację Mochnacki. Gdyby powstanie przeciągnęło się do wiosny, chociaż 1832 roku, gdyby przetrwało, a to było w zasięgu możliwości militarnych powstania, no bo była regularna armia, bardzo dobrze wyszkolona, to być może udałoby się stopniowo przełamać tę bierność właśnie wytrwałej dyplomacji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, bierność Londynu i Paryża. To oczywiście jest już sfera, powiedziałbym, niemanologii historycznej, w której no, można rozwijać różne... Scenariusze, może rzadko państwo zaglądacie do książek Teodora Parnickiego, niegdyś znanego pisarza, który w dwóch swoich powieściach rozważa taki scenariusz historii alternatywnej, właśnie że Polacy wygrywają powstanie listopadowe i trwa to. Odnowione Królestwo Polskie pod wodzą, znaczy pod berłem króla Kazimierza IV księcia austriackiego, bo oczywiście trzeba by było księcia jakiegoś no, z któregoś z dworów w sąsiedztwie, prawda, żeby umocnić tę Polskę. Trwa ale tylko kilka czy kilkanaście lat, zgniecione ponownie przez Rosję. No bo Rosja by się nie pogodziła z istnieniem takiej małej Polski i czekałaby okazji, żeby ją zniszczyć. To oczywiście jest tylko kolejny wariant historii alternatywnej. Jak mogłaby wyglądać ta historia? Gdyby troszkę lepiej dowodzili, gdyby troszkę mniej kłócili się między sobą wodzowie powstania listopadowego, tego oczywiście nie dowiemy się nigdy. Proszę bardzo, może pani i pan, i na dwa pytania odpowiem. Bardzo proszę. Ja tak w kontekście rocznicy śmierci pułkownika Kuklińskiego, jak słucham tego wykładu, to trochę się dziwię, że Rosja pozwoliła tyle lat poza granicami Polski działać księciu Adamowi czartoryskiemu. Nikt nie dokonano, nie było żadnych nieznanych sprawców itd. Kilkadziesiąt lat mógł tak działać sprawnie. No to jednak była troszkę inna Rosja. Ale owszem jeden na przykład z agentów księcia Adama Jerzego Kazimierz Gordon został zamordowany przez nieznanych sprawców. Księcia Adama Jerzego Czartowskiego nie można było na tej zasadzie zamordować. Y, dlatego że no był nestorem polskiej, przepraszam, europejskiej dyplomacji, miał w każdej chwili otwarte drzwi do premiera Wielkiej Brytanii, do króla Francji, później do cesarza Napoleona III, po prostu był wielką postacią europejskiej dyplomacji, skoligaconą z, z ostatecznie, ponieważ jego syn ożeni się z infantką hiszpańską, z burbonami, prawda, no więc to był no, szczyt elity europejskiej. Zamordowanie kogoś takiego po pierwsze, nie sądzę, żeby przyszło do głowy Mikołajowi. Mikołaj z kolei patrzył na siebie jak na rycerza świętej sprawy, który jednak pewien kodeks rycerski zachowuje wobec innych przeciwników, których traktuje za prawie równych, no bo równych sobie nie miał, rzecz jasna. Więc zabić jakiegoś Gordona oczywiście można wydać polecenie, ale zabić księcia Adama Jerzego nie wierzę, żeby nawet pomyślał o tym Mikołaj I, niezależnie od tego, jak no Prześladował polskość, i tak dalej. I tak To była inna troszkę mentalność niż w czasach Sierowa i Stalina. Ta, tak mi się wydaje. Dziękuję. Przede wszystkim kłaniam się bardzo. Dziękuję za wspaniały wykład. Myślałem, że wiem dużo o tych postaciach, bo okazało się, że prawie nic. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo wielkie postaci żyją przede wszystkim w kontynuatorach. Jak pan profesor, jako historyk, widzi recepcję, bo w zeszłym roku i w tym przeżywamy wielką rocznicę Powstania Styczniowego. Jak pan profesor widzi recepcję tych obu postaci, ich dzieł w obu obozach, zarówno białym, jak i czerwonym? Dziękuję bardzo. Myślę, że Mickiewicz oddziaływał na całe spektrum polskiej sceny politycznej, niepodległościowej. Czy ktoś był biały czy czerwony, to odnajdywał coś w Mickiewiczu i przeciwko czemuś się buntował. Bo dla bardziej konserwatywnych, powiedziałbym, patriotów polskich nie do przyjęcia była publicystyka z Trybuny Ludów z 1849-50 roku, wydawanej pod redakcją. Adama Mickiewicza, czy powiedzmy nawet niektóre teksty, jak wspaniały porywający tekst o ludziach rozsądnych i ludziach szalonych, napisany przez Mickiewicza do pielgrzyma polskiego w 1833 roku. Z kolei dla Czerwonych nie do przyjęcia byłyby, czyli dla tych bardziej radykalnych patriotów, nie do przyjęcia byłyby związki księcia Adama Jerzego właśnie z obozem Adama Jerzego Czartoryskiego. Stąd ten absurdalny pomysł. No, oszczerczy po prostu pomysł, o którym trzeba jednak powiedzieć, wysuwany także w latach PRL-u, już w takiej najprymitywniejszych formach propagandy, że to jacyś agenci księcia Adama Jerzego otruli Mickiewicza w Stambule. No, wracał ten, ten pomysł, właśnie żeby no, pokazać, że to niemożliwe, żeby Adam Mickiewicz był w jednym obozie z takim prawda, prawicowcem i reakcjonistą jak książę Adam Jerzy. Więc na pewno każdy mógł z czymś polemizować z Mickiewiczem, ale najważniejsze było to, że wszyscy czuli się natchnieni przez Mickiewicza właśnie do tej dumy z polskości. To było najważniejsze na pewno u każdego powstańca styczniowego. Wydaje mi się niemal niemożliwe, żeby był powstaniec styczniowy, który nie znałby twórczości Mickiewicza. Choć byli to często ludzie bardzo prości, niekoniecznie wykształceni ale skala tego zjawiska przepisywania wierszy Mickiewicza jest po prostu zadziwiająca. W rozmaitych sztambuchach, oderwanych kartkach, które znajdujemy w różnych archiwach, to jest po prostu zjawisko masowe, no bo rzecz jasna twórczość Mickiewicza była nielegalna pod zaborem rosyjskim przed powstaniem styczniowym, w każdym razie duża jej część. No więc była przepisywana. No nie było kserografów, więc to przepisywano, i tak to krążyło, tworząc taki niezależny obieg kulturalny, inspirujący dla, dla wszystkich. Przepraszam, czy była jeszcze jakaś część pytania, na które. To... W takim razie ja bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Dziękuję bardzo.